Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Marcin Luboń, reprezentuję Fundację Widzialni. Moim jakby głównym tematem jest: wszyscy tworzymy dostępność i korzystamy na niej. Na początku należy sobie odpowiedzieć, kto jest odpowiedzialny za dostępność. Jest to szereg, naprawdę szereg podmiotów biznesowych, instytucji, jak i również programistów, web deweloperów, redaktorów treści. Żeby tak nie przedłużać, to wspomnę po prostu o za co oni są odpowiedzialni po kolei, czyli deweloperzy, czyli ludzie, którzy tworzą de facto strony internetowe od podstaw, od pustego ekranu. Ich zadaniem jest stworzenie dostępnej strony, która musi posiadać odpowiednie nagłówki, odpowiednie na przykład grupy linków zamieszczone w formie list elementów. Musi również posiadać na przykład poprawnie zbudowane formularze i formularze, które również poprawnie działają. Chodzi tu przede wszystkim o walidację, o wyświetlenie błędów, o wyświetlenie również sukcesu przejścia formularza, czy też wysłania tego formularza do na przykład jakiejś instytucji. Należy pamiętać, że tak jak było wspomniane już wcześniej, te osoby tworzące, one najczęściej, jeszcze jest taka praktyka stosowania tak zwanych kodów CAPTCHA, czyli tych przepisywanych z obrazków, tych pokrzywionych literek. Tak jak było wspomniane, one są zupełnie niedostępne nawet dla osób bez dysfunkcji. Ja na przykład czasami muszę po 5 razy odświeżać dany formularz, żeby odczytać, co tam jest napisane, jakie tam literki są. Więc muszę również zadbać o to, żeby te zabezpieczenia przed jakimiś, nie wiem, robotami szpiegującymi, czy jakimiś złośliwym programowaniem były również zapewnione nie tylko za pomocą takich kodów CAPTCHA, również w inny sposób. Oczywiście deweloperzy również mogą stosować dodatkowe ułatwienia, które wspomagają dostępność. Tutaj możemy, często już ostatnimi czasy coraz częściej pojawiają się takie dodatkowe jakby takie ikonki służące do powiększania tekstu. Należy pamiętać o tym, że na przykład osoba, która pierwszy raz siada do przeglądarki internetowej, nie wie na przykład, że Ctrl plus plus służy do powiększania tekstu. Natomiast jeżeli widzi takie ikonki, które stoją obok siebie, małe A, większe A, jeszcze większe A, to jakoś tak intuicyjnie będzie sądziła, że to służy do powiększania tekstu. Tutaj kolega wspomniał o wersjach kontrastowych. Oczywiście takie wersje kontrastowe są jak najbardziej przyjazne nie tylko użytkownikom na przykład słabowidzącym, jak i również użytkownikom bez dysfunkcji, którzy na przykład, tak kolega wspomniał, korzystają na przykład na słonecznym, no, w słońcu, w pełnym słońcu, lub na przykład w nocy czytając jakieś obszerne dokumenty, a na białym tle tekst czarny w nieoświetlonym pomieszczeniu po prostu męczy wzrok na dłuższą metę. I to, co jest najważniejsze, co zostało wspomniane tutaj już przez przedmówców, to przede wszystkim zapewnienie obsługi za pomocą klawiatury. To jest jedna z podstawowych rzeczy, bo jeżeli na przykład sprawdzamy teraz jakieś strony, czy robimy audyty tych stron, to jest jeden z podstawowych błędów. Albo po prostu nie da się do niektórych rzeczy dostać za pomocą klawiatury, bo są zrobione niesemantycznie, albo po prostu, jeżeli na przykład osadzone są jakieś multimedia, czy to są filmy, czy to są jakieś prezentacje graficzne, na przykład wykonane najczęściej w technologii Flash, jest taka sytuacja, że przy poruszaniu się za pomocą klawiatury, klawiatura może się zablokować na tym elemencie. I po prostu nie da się z niego wydostać. Poruszamy się wewnątrz na przykład odtwórz, wycisz, odtwórz, wycisz, odtwórz, wycisz, i tak w kółko. Nie da się wydostać. Jedną możliwością jest po prostu odświeżenie strony. Dobrze, jeśli chodzi o redaktorów treści. Aha, jeszcze wspomnę tutaj o jednej rzeczy dosyć istotnej przy deweloperach. Z punktu widzenia może nie takiego wizualnego, jak dostajemy tą stronę jako użytkownik, korzystamy z niej, tylko dla redaktorów treści, deweloper musi zapewnić poprawnie działający system CMS, też dostępny. Chodzi przede wszystkim mi o to, żeby w tym na przykład
okienku edycyjnym, w którym wpisujemy treści, żeby deweloper zapewnił na przykład możliwość wstawiania tabel, możliwość wstawiania list elementów, możliwość na przykład opisywania obrazków czy opisywania multimediów. Czasami można spotkać serwisy, które na to nie pozwalają, znaczy serwisy, systemy CMS, które na to nie pozwalają. Po stronie redaktorów treści jest oczywiście to samo, co można powiedzieć po stronie deweloperów, ale tylko jeśli chodzi o treść. Czyli oni też powinni stosować nagłówki, czy jakaś, wyobraźmy sobie jakiś dokument z prawa administracyjnego, który zajmuje na przykład, nie wiem, tekstem drukowanym 10 stron. I teraz wyobraźmy sobie, że po prostu zrobimy Ctrl-C, Ctrl-V do tego okienka edycyjnego i niech będzie dalej, nie? I teraz tak, żeby się dostać na przykład do informacji zamieszczonej w materiale drukowanym, na przykład na 7 stronie, a w materiale udostępnionym w internecie, na przykład, nie wiem, gdzieś tam na samym dołu ekranu po przewinięciu przeglądarki, to niestety na przykład osoba niewidoma musi de facto odczytywać wszystkie informacje linijka za linijką. Czy po stronie redaktorów treści też jest wskazane to, żeby stosowały na przykład nagłówki, na przykład list elementów, czy inne elementy wspomagające taką nawigację po takich dosyć obszernych dokumentach. A wiemy, że w instytucjach publicznych te dokumenty mogą być czasami dosyć obszerne, udostępnione w sieci. Również to, co jest istotne, tutaj było wspomniane też o tym, ale te informacje, no jeśli to już jest niestety wymagane, jeśli to nie jest wymagane, powinny być przedstawione w jak najprostszym języku. Nie jakimiś nadmiernie rozbudowanymi zdaniami. W formie krótkich paragrafów, to jest dosyć istotne na przykład dla osób głuchych, które nie potrafią przetwarzać dużej ilości tekstu pisanego językiem polskim, lub na przykład programy czytające się po paragrafie przeczytanym całym paragrafie się zatrzymują i oczekują na interakcję użytkownika. I przede wszystkim, jeśli osoba redagująca treści w internecie umieszcza, tak jak było wspomniane tutaj przez prelegentów, umieszcza jakiekolwiek informacje w stylu obrazek, jakiś wykres, infografika, powinny te elementy mieć odpowiedniki w postaci tekstu. Natomiast zapewnienie tych elementów, odpowiedników w postaci tekstu, to jest naprawdę, zależy wszystko od sytuacji, jak tu już było wspomniane, bo może być na przykład jeden obrazek, a może być obrazek, na którym się znajduje jakiś wykres czy infografika, która przenosi więcej informacji. Są różne oczywiście metody przedstawiania takich rzeczy za pomocą tekstu, ale to tak, prelegenci też wspomnieli wcześniej, to wszystko zależy od tego elementu. Nie da się po prostu nakreślić w pewien sposób jakiejś ścieżki. Co trzeba, a co można pominąć. Dostawcy multimediów. Dlaczego o tym wspomniałem? Bo często jest tak, że jeżeli wyobraźmy sobie jakiś filmik zleciliśmy komuś tam do wykonania i na przykład możemy złożyć takie zamówienie, żeby on już tam osadził na stałe napisy. Nie to, żebyśmy dodawali na przykład przez ten serwis YouTube wspomniany, czy poprzez jakiś inny program darmowy, tylko możemy zlecić, żeby osadził już te napisy, w sensie jakby w filmie, w środku. Nie da się ich po prostu jakby wyciągnąć stamtąd. To również dotyczy takich dostawców treści multimedialnych, którzy przygotowują na przykład treść filmy również z lektorem migowym, stojącym najczęściej w prawym dolnym rogu, który przekazuje informacje za pomocą polskiego języka migowego. Zgadza się? Nie możemy również zapomnieć o twórcach PDF-u. Wiemy, że to jest standard, który często występuje na naszych stronach, w sensie udostępniamy jakieś informacje za pomocą plików do poprawienia w formie PDF-u. Dosyć nagminnym błędem tutaj jest to, że to są najczęściej skany dokumentów. Po prostu, jeżeli weźmiemy pod uwagę osobę niewidzącą, która wejdzie do takiego dokumentu, program czytający powie, że dokument jest niedostępny. Po prostu niedostępny, nie ma żadnych tak zwanych znaczników wewnętrznych w PDF-ach. Czyli twórcy PDF-ów również są odpowiedzialni za to, żeby semantycznie przygotować tego PDF-a, żeby ten PDF miał nagłówki, miał paragrafy, miał listę elementów, miał poprawnie opisane tabele, czyli wszystko to, co na stronie internetowej również odnosi się do PDF-ów.
I tak jak mówię, twórcy PDF obowiązują te same standardy, czyli jeżeli na przykład w raportach rocznych, czy w jakichś prezentacjach użyjemy dużych ilości infografik, logotypów, jakichś ikonek, one również powinny być zamieszczone w tym PDF-ie w formie standardu przewidzianego poprzez WCAG 2.0, czyli powinny mieć opisane, powinny być opisane te obrazki, a ikonki na przykład, które nie wnoszą nic ciekawego do treści dokumentu, powinny zostać usunięte dla programu czytającego, żeby je nie przetwarzał, bo to jest zupełnie zbędna informacja. Wyobraźmy sobie taki dokument PDF, w którym program czytający nam powie ikonka telefonu, a obok jest numer telefonu. Ważniejszy jest chyba numer telefonu niż to, że stoi ikonka telefonu, która nic nie mówi zupełnie osobie niewidomej. Możemy tutaj do tych podmiotów, instytucji wrzucić również instytucje legislacyjne, bo ustanawiają pewne prawa. Jak już tu kolega wspomniał, jest to rozporządzenie Rady Ministrów, zostało ustalone, czy też na przykład ustawa o języku migowym. Czyli te instytucje legislacyjne są również odpowiedzialne za dostępność. Oczywiście do tego dochodzą twórcy software czy twórcy oprogramowania. Wiemy, to mówimy tutaj przede wszystkim o przeglądarkach, żeby dało się obsługiwać w przeglądarce dostępne strony. Mówimy tu na przykład o jakichś programach czytających, czy to jest na przykład jakiś darmowy NVDA, czy to jest Windows Jaws, czy to jest, dajmy na to, VoiceOver. Też muszą o tym pamiętać, żeby te wszystkie informacje przekazywane przez te programy czytające również były w jakiś sposób dostępne dla tych osób, dajmy na to, niewidomych. Możemy też myśleć tutaj o twórcach oprogramowania, na przykład programów powiększających, czy też na przykład przerzucających strony internetowe, wysoki kontrast, którym osoby na przykład słabowidzące, niedowidzące lepiej mogą odczytać informacje zamieszczone na stronie. Takim przykładem jest tutaj na przykład ZoomText, taki program często wykorzystywany przez osoby słabowidzące. No i to są też również producenci pewnych urządzeń. Wyobraźmy sobie, że są pewne urządzenia, może dosyć egzotyczne dla osób bez dysfunkcji, na przykład jak monitory Braille'a, czyli monitory, które przekazują treści, wysuwając pewne takie piny, które osoby niewidome mogą przeczytać, używając palców. Są to na przykład też urządzenia, które służą do sterowania za pomocą oddechu, też się takie zdarzają. Czy na przykład urządzenia, które śledzą ruchy gałek ocznych i na przykład kliknięcie to jest przymknięcie powiek na chwilę. Też muszą o tym pamiętać, że też tworzą o tym dostępność. Ile kosztuje dostępność? Tak jak było tutaj wspomniane, jeśli tworzymy od podstaw jakikolwiek dokument PDF, najmniej to albo stronę internetową, nie możemy mówić, że to jest zwiększa koszty. Oczywiście wyjątkiem to jest to, co było wspomniane, że na przykład koszt audiodeskrypcji, to tak, oczywiście tutaj należy się z tym zgodzić, bo to trzeba zlecić gdzieś na zewnątrz, żeby zostało wykonane, czy na przykład załączenie tego tłumacza migowego w prawym dolnym rogu. Chociaż należy pamiętać, że ten tłumacz migowy w prawym dolnym rogu nie jest wymagany przez dokument WCAG na poziomie 2A, tylko na poziomie 3A już dopiero. Więc to są... No to tyle. Tworzenie, tak było wspomniane, właśnie nie powinno w żaden sposób generować kosztów. Natomiast co jest konieczne? Konieczne jest to, żeby osoby, które tworzą od podstaw stronę internetową, no, muszą posiadać dosyć wysokie kompetencje do ich stworzenia. Muszą posiadać dosyć dużą wiedzę, bo weźmy pod uwagę na przykład strony oparte o taki znany, szeroko stosowany system CMS, który się nazywa WordPress. On jest wszystko ładnie zaprojektowane od środka, można tam umieszczać treści, natomiast sam wygląd zewnętrzny tego, co udostępniamy, czyli to, co widzą końcowi odbiorcy, może zależeć od licealisty nawet, gimnazjalisty, który potrafi coś tam zrobić w HTML-u. Ale on sobie ten dokument przygotuje oczywiście nie posiadając żadnej wiedzy o dostępności, ten dokument, ten szablon. Czyli na przykład wyobraźmy sobie teraz taki serwis, którym jest oparty na tym WordPressie,
i na przykład proszę zrobić audyt tego serwisu. No i audyt może wynieść, dajmy na to, nie wiem, 400 stron z wykazem błędów. I teraz, jeżeli na przykład poprawienie tych błędów może naprawdę generować dosyć duże koszty teraz, bo to jest zarówno poprawienie, wyobraźmy sobie, błędów po stronie człowieka, który stworzył tego przysłowiowego licealisty czy gimnazjalisty, który stworzył ten szablon WordPressa, plus do tego dochodzą błędy wygenerowane później przez redaktorów treści, którzy też na przykład nie zostali uświadomieni w kwestii dostępności. Więc dobrze. Ale co oprócz tego, oprócz tych, tak jak wspomniałem, tych materiałów związanych z audiodeskrypcją czy tam zamieszczeniem tłumacza migowego może generować koszty. Oczywiście generują koszty szkolenia dla redaktorów, które trzeba niestety przeprowadzić. Chyba że redaktor jest pewien świadomy swoich kompetencji w zakresie dostępności. Wyobraźmy sobie teraz, że redaktor, który pracuje na przykład w jakimś serwisie instytucji publicznej, wprowadzał te informacje od ponad 2 lat i teraz tam tych na przykład stron z informacjami, z treściami jest ponad 2000 i teraz poprawienie na przykład takich 2000 treści, 2000 stron treści, no to jest dosyć czasochłonne, a przez to też może generować dosyć duże koszty. Więc należy zadbać o to, żeby na początku przeszkolić redaktora, jak on powinien wprowadzać te teksty, co robić, żeby treści przez niego wprowadzone były dostępne później, żeby nie martwić się o to, że później przychodzi to do czego i trzeba to poprawić i to kosztuje tyle, że nie mamy tyle w budżecie i, no i nie zrobimy tego. Do takich kosztów, przynajmniej jednostkowych ponoszonych raz, należy zaliczyć testy, było wspomniane, testy z użytkownikami. Mówię to przede wszystkim o 3 typach użytkowników. O konsultantach niewidomych, konsultantach głuchych i konsultantach niedowidzących. Oni na podstawie swoich własnych obserwacji, poruszając się po dokumencie, potrafią wygenerować raporty, które stwierdzają, czy dany dokument jest dostępny, czy nie jest dostępny, lub co ciekawsze, zdarza się coś takiego, że zaproponują czasami rozwiązania, które nie przychodzą do głowy deweloperom w trakcie tworzenia, a które mogą zwiększyć bardzo dostępność strony. Należy jeszcze zwrócić uwagę na dodatkowe koszty związane z audytem serwisu. Audyt serwisu powinien być przeprowadzony przez człowieka, tak jak było wspomniane, nie przez walidatora automatycznego, przez człowieka, który naprawdę zna się do dostępności, który powinien wykazać wszystkie błędy i zaproponować rozwiązania tych błędów. Dodatkowe koszty, które mogą nastąpić w przyszłości, oczywiście tutaj nie możemy mówić, że nastąpią, ale ignorowanie dostępności może generować w przyszłości potencjalne kary, jeśli mówimy o serwisach internetowych instytucji publicznych. Dlaczego? No bo te treści umieszczone tam powinny być dostępne dla każdego obywatela. Więc w przyszłości może być potencjalna możliwość nakładania kar na takie serwisy. Mówię w przyszłości, teraz nie. Jakie są dodatkowe, wymierne korzyści z dostępnej strony? Było już to wspomniane kilka razy, ale to jest przede wszystkim zwiększenie ilości osób mogących dotrzeć do informacji, do treści, które prezentujemy na stronach, a w przypadku podmiotów biznesowych to jest powiększenie rynku zbytu dla usług i produktów, które wytwarzają. Jest to również możliwość korzystania z serwisu na starych typach telefonów, takich, które posiadają klawiaturę taką normalną jeszcze. Jest to możliwość korzystania z serwisu na smartfonach i tabletach za pomocą na przykład już gestów dotyku, bo zdarza się tak, można znaleźć tam takie serwisy, które tak korzystają. Uruchamiają się na przykład na smartfonach, ale nie mają efektu, nie da się użyć gestu szczypania, czyli jakby powiększyć treści. Więc też należy o takich serwisach pamiętać. No i to są jakieś inne niestandardowe urządzenia, które naprawdę tych urządzeń służących osób niepełnosprawnym jest naprawdę ogromna ilość. To nie mówimy tylko o jakiejś ekran. Wspomniałem tam o tych monitorach Braille'a.
Są takie monitory, tak. Jeżeli zrobimy stronę dostępną, to wtedy na tych monitorach Braille'a będzie możliwość odczytania treści tego serwisu. To jest również możliwość przeglądania strony na różnych systemach operacyjnych, bez względu, czy to jest komercyjne czy niekomercyjne systemy operacyjne. Możliwość przeglądania różnych przeglądarkach internetowych. Należy również wliczyć te przeglądarki, w których korzystają tak zwane geeki, czy geekowie, nie wiem jak to odmienić po polsku, którzy tam w Linuxie siedzą i non-stop z tymi w okienku konsoli grzebią. Oni korzystają z przeglądarek tekstowych, nie chcą im się przełączać z reguły na jakąś przeglądarkę, żeby dotrzeć do szybkiej informacji. To jest możliwość przeglądania strony na programach czytających, czyli programach czytających, tak było wspomniane tutaj, na przykład na programie Windows Jaws, na programie NVDA, czy na przykład mówiąc o produktach pewnej firmy z jabłkiem w tle, na VoiceOver. W komputerach, oczywiście również dochodzi do tego możliwość przeglądania na komputerach wyposażonych w wolne łącza internetowe. Dlaczego? Bo tworząc dostępną stronę, jeżeli ktoś ma świadomość tworzenia dostępnej strony, nie zamieści na jednej stronie na przykład 50 filmów ściągniętych, tylko spróbuje zawsze zamieścić na jednej stronie jeden film, żeby się po prostu on tylko załadował, a nie 50 ładowało non-stop. No i to jest również możliwość korzystania ze strony internetowej na starszych komputerach. Dodatkowymi takimi korzyściami, tu pan Jacek wspomniał, jest przede wszystkim polepszenie pozycji serwisu w wyszukiwarkach internetowych. Dlaczego strony dostępne mają lepszą pozycję? Dlatego, że są poprawnie semantycznie zbudowane. Mają tak zwaną strukturę nagłówków, poprawnie użyte znaczniki HTML. Dlatego na przykład roboty indeksujące, po prostu takie strony wyrzucają na wyższych pozycjach niż strony, które są przygotowane niechlujnie, bez zachowania standardów. To jest również zmniejszenie utrzymania kosztów serwisu, bo tutaj pan Jacek też wspomniał o tym, bo jednoznacznie oddzielamy treść od części technicznej, to gdzie nas treść merytoryczną od części technicznej stworzoną przez deweloperów. Łatwiej jest takie coś zaktualizować, coś zmienić tam, nie martwiąc się, że coś na przykład ucieknie, czy tam tekst się rozjedzie. To jest również wzmocnienie użyteczności serwisu, bo z reguły pewne punkty tego dokumentu WCAG mówią, że jeżeli na przykład wyszukiwarka jest w danym miejscu w serwisie, to powinno być zawsze w tym miejscu. To jest też również użyteczność dla osób bez dysfunkcji, bo jeżeli wyobraźmy sobie, że na jednej stronie wyszukiwarkę mamy w prawym górnym rogu, na drugiej stronie, chodząc po tym samym serwisie, mówię, mamy w lewym dolnym rogu, no to też możemy się pogubić. No i to jest wsparcie dla semantycznego internetu, czyli semantycznego zastosowania znaczników internetowych HTML. To jest również w kwestii wizerunkowej dla instytucji, jak i podmiotów biznesowych, jest to podkreślenie odpowiedzialności społecznej. Czyli to, że dbamy o to, żeby nasze informacje przekazywane przez nas były dostępne dla wszystkich, jak dla każdego użytkownika, dla każdego człowieka. To jest również zwiększenie zależności osób niepełnosprawnych od innych osób. Żeby nie było coś takiego, że ktoś kogoś woła, żeby przepisał na przykład kod CAPTCHA, bo jest on użytkownikiem niewidomym, a takie rzeczy się zdarzają. Oraz to jest również zwiększenie w pewien sposób prestiżu strony, jeśli strona bierze udział w ogólnopolskim konkursie Strona Internetowa bez barier organizowanego przez Fundację Widzialni, w której mogą się zgłaszać strony publiczne, strony niepubliczne. Ewentualna wygrana w tym serwisie znacznie podnosi prestiż tej strony, co jest również komunikowane w mediach. No i to by było na tyle. Dziękuję bardzo. Czy ja może powiem? Nie.
tego co kojarzę, niestety nie. Natomiast takie stworzenie takiego CMS-a całego, w sensie, no nie wiem, my mamy własny CMS, na którym mamy postawione na przykład stronę fundacji, który ten CMS wypluwa w pewien sposób kod dostępny już. Oczywiście to też zależy od użytkownika, który używa tego CMS-a od środka, bo to tego nie da się wykluczyć. Znaczy, wie pan co, odpowiem panu może w ten sposób. Ja jestem bardziej od strony technicznej związany z kodem i tak dalej, z dostępnością, natomiast nie wiem jak pozostali członkowie fundacji sobie wyłapują takie rzeczy, natomiast jeśli mogę wspomnieć o jednej rzeczy, jeżeli na przykład prowadzę jakieś szkolenia i przygotowanie na przykład szkolenia w instytucji publicznej, nie będę wymieniał nazwy, wymagało ode mnie spojrzenia na przykład na serwis przed tym szkoleniem, żeby pokazać na przykład redaktorom, jakie błędy popełniają. Jeżeli w tym serwisie na przykład znajdę to, co pan wspomniał, ten dokument PDF zeskanowany, to oczywiście im o tym wspomnę i powiem po prostu na przykład, jak zrobić, żeby on był dostępny. Jak go przygotować, żeby był dostępny. Natomiast w sensie takim, że ja siedzę i patrzę, czy coś zostało zrobione, no to niestety nie, bo czasu po prostu nie ma. Da się, oczywiście. We Flashu jest pewna klasa, która odpowiada za dostępność, nazywa się Accessibility i tam po prostu da się wszystko opisać w dostępności. Również Flash pozwala na przykład, jeżeli mamy jakiś przycisk, pozwala opisać ten przycisk, żeby program czytający nie czytał przycisk. No też prawda, no też prawda. No tak, oczywiście może być coś takiego. Ja często na przykład, a my tutaj jak robimy jakieś strony, to wykorzystujemy kapczę matematyczną, ale to jest prawda, że ona nie do końca pozwala na poprawne zrozumienie tego. Natomiast pojawiają się różne rozwiązania, nawet które są bardzo proste dla użytkowników nieposiadających wiedzy matematycznej. To jest w zasadzie, który obrazek nie pasuje do pozostałych. I te obrazki są opisane nie w ten sposób, że tam jest na przykład napisane tekstem, tylko one są tylko dostępne, my widzimy jaki to obrazek, a dla programu czytającego są dostępne dopiero po tworzeniu pliku dźwiękowego. No najlepszego jeszcze, no, ja się nie spotkałem z najlepszym. Oczywiście jeśli chodzi o kapcze graficzne, jest odpowiednik jeszcze kapczy tej tak zwanej recapcza, która jeszcze udostępnia plik dźwiękowy oprócz tego, co jest napisane. To jest...
Tak, tak, dokładnie. Tylko, że zrozumieć to z tej capture, to jest jeszcze gorsze. No, jeszcze po angielsku, nie ma wersji polskiej. To może ja słowem uzupełnienia, jeśli chodzi właśnie o stosowanie wszelakiego tego typu rozwiązań jak CAPTCHA, czy RECAPTCHA, czy jak ją zwał, tak ją zwał. Opracowania doskonałego nie ma i prawdopodobnie nigdy nie będzie. Najprostszym rozwiązaniem jest po prostu niestosowanie CAPTCHY, bo odfiltrowanie niechcianej informacji może nastąpić na zupełnie innym poziomie. Więc idealnego rozwiązania nigdy nie będzie. Tak jak pan wspomniał, proste zadanie matematyczne, no ktoś może nie wiedzieć, czy 2 plus 2 dodać 2 to równa się 4, prawda? To tak samo ktoś może nie zrozumieć, wskaż obrazek niepasujący do reszty. Ale też bazujemy na pewnym poziomie wiedzy użytkowników, tak? Czyli na przykład na zrozumienie tekstów w WCAG, w standardzie WCAG też jest w pewien sposób określone, tak? Czyli że teksty muszą być zrozumiałe na poziomie naszego polskiego odpowiednika gimnazjum. Pewnych rzeczy po prostu nie przeskoczymy, tak? Najprostszym sposobem rozwiązania jest po prostu niestosowanie tego typu mechanizmów. Natomiast są rozwiązania, które jak najbardziej mogą być dostępne, bo CAPTCHA jako CAPTCHA faktycznie ma takie czarny PR zrobione, ale to wszystko przez to po prostu, że zostały zastosowane w taki, a nie inny sposób. Natomiast rozwiązania typu wybierz obrazek niepasujący do reszty pod warunkiem, że te obrazki będą doskonale opisane i będą mogły być odczytywane przez osoby niewidome. Tego typu rozwiązania są, funkcjonują i są bardzo doskonale obsługiwane przez każdą grupę użytkowników, prawda? Natomiast jeśli chodzi o monitorowanie dokumentów czy udział w konsultacjach, to oczywiście takie prace są prowadzone. Chociażby wynikiem jest to rozporządzenie. To też jest wynik konsultacji, tak? Ogólnych konsultacji z instytucjami pozarządowymi i to tu już mamy ten krok, że robimy krok w kierunku dostępności, którego wynikiem jest rozporządzenie, tak? Następnym krokiem, teraz już wszedł projekt dyrektywy unijnej, która nie tylko instytucje publiczne obliguje do tego, żeby stosować standard WCAG 2.0, ale wszystkie instytucje, które wykorzystują pieniądze publiczne, prawda? Bez względu na to, czy one pochodzą z Unii Europejskiej, czy one pochodzą z samorządu. Tu jest nasz następny krok naszych konsultacji, który będzie, mam nadzieję, przejdzie odgórnie z Unii Europejskiej. Więc już nie wchodzimy tylko w obszar instytucji publicznych, ale każdego podmiotu, który będzie korzystał z publicznych pieniędzy. Więc tego typu działania są stale prowadzone, natomiast jeżeli pan pyta o jakiś stały monitoring internetu, no to nie ma chyba nikogo takiego, kto po prostu cyklicznie, okresowo przekopał po prostu tysiące stron internetowych w poszukiwaniu niedostępnych stron czy niedostępnych dokumentów. Natomiast konsultacje są prowadzone na bieżąco i wynikiem tego właśnie mamy te wszystkie rozporządzenia i dyrektywy, które powstają. Dziękuję bardzo za wszystkie pytania. Dziękuję panu.